I dzień otwarty szkoły połączony z piknikiem motoryzacyjnym, więc zaczęliśmy z przytupem na torze, czyli w motoparku, gdzie swój sezon rozpoczął współpracujący z nami klasyczny Koszalin. Rozpoczął pokazem swoich samochodów, później był pokaz ratownictwa, niezbędny element i dla młodzieży, i dla dorosłych, jak zachować się w przypadku nagłych zdarzeń w ruchu drogowym. A później rozpoczął się piknik motoryzacyjny we współpracy z koszalińskimi instytucjami i firmami samochodowymi. Cieszymy się z frekwencji, dopisała, widać, że i pogoda nam sprzyja, ale no to jest przyczynek do tego, żeby dobrze, miło spędzić czas, ale też trochę się dowiedzieć i o koszalińskim rynku edukacyjnym, bo też siebie promujemy, promujemy zawody, w których kształcimy, ale również firmy, z którymi udaje nam się współpracować i to myślę, że z dobrymi efektami. Samochodówka kształci nie tylko w kierunkach samochodowych, chcę powiedzieć, mamy sztandarowy nasz kierunek, czyli technik pojazdów samochodowych. Mamy technikum mechaniczne i tutaj mamy dwa zawody, technik mechanik, technik spedytor. Natomiast w szkole branżowej kształcimy aktualnie w dwóch zawodach, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Aktualnie mamy 590 uczniów i mamy nadzieję, że ten stan się nie będzie zmniejszał.